Nareszcie jestem w Polsce, w domu, we własnym łóżku. Foka, mam wrażenie, też nie narzeka. Odetchnęłyśmy z ulgą, że udało się nam bezpiecznie wrócić z Finlandii do Polski, a była to długa podróż. Autobus, prom, pociąg, trochę to trwało. No pewnie, że wkrótce będę tęsknić za Christopherem, ale teraz moje samopoczucie, które jest bardzo zmienne, mówi mi, że chcę być właśnie tutaj. W sumie Christopher byłby dla mnie teraz ogromnym wsparciem, no i mógłby uczestniczyć w pierwszym badaniu USG, podczas którego zobaczyłam, że moja fasolka, bo przecież tak mówi się na taki młody płód, jest już tak naprawdę małym człowieczkiem. Ma główkę, ogromną główkę, dwie rączki i bije jej serduszko bardzo szybko i głośno. I to podobno normalne u małych dzieci. Moja córeczka, bo chociaż na razie jeszcze nic nie można stwierdzić na 100%, ale ja upieram się, że to będzie dziewczynka, ma 2,5 cm. Lekarz wyznaczył mi termin porodu i okazuje się, że świetnie to obliczyłam. Jestem w 8 tygodniu ciąży. Ta wizyta u lekarza bardzo mnie uspokoiła, no i sporo wyjaśniła. Mój priorytet jest teraz jasny. Nie ma nic ważniejszego niż to, czego potrzebuje teraz moje ciało. To sporo ułatwia. Skoro jest mi źle, to jest mi źle. Nic mnie nie przekona, że jest inaczej. Jeśli mam ochotę zjeść pomidora, to po prostu muszę go zjeść. Chociaż właśnie przestałam lubić pomidory. Być może te w Polsce smakują trochę inaczej niż te w Finlandii. Aktualnie jestem na etapie ogórków kiszonych i to zdaje się taki ciążowy standard, chociaż dobrze, że na razie nie jadam ich z bitą śmietaną. Najgorsze, że te zmienne, nowe nawyki żywieniowe całkowicie zdominowały mój mózg, który mniej więcej co 2-3 godziny wysyła mi sygnał, na co aktualnie mam ochotę. No i muszę pamiętać, żeby jeść z głową, czyli powoli i małymi kęsami. W przeciwnym wypadku mdłości i wzdęty brzuch murowane. To podobno poprzez spowolnione ruchy robaczkowe jelit. Ha, taka teraz będę mądra, jak sobie poczytam o tym, co się dzieje w ciele ciężarnej kobiety. W sumie to jak sobie teraz przypominam, to już chyba jakiś czas temu mogłam się zorientować, że jestem w ciąży, obserwując po prostu swój organizm. Przez to, że zawsze prowadziłam bardzo aktywny tryb życia, miałam bardzo płaski i umięśniony brzuch. Tymczasem już kilka tygodni temu zauważyłam, że po prostu nie mogę go wciągnąć. To było bardzo dziwne uczucie. Znajomi w pracy z kolei mówili mi: Lidia, złagodniałaś. Ten program, który zrobiłaś, jest taki ciepły. Twoje ciepło przebija przez ekran. Słyszałam, że kobiety w ciąży łagodnieją. Można powiedzieć, że ciąża łagodzi obyczaje. Chociaż to chyba akurat zależy od sytuacji. Niesamowite są te obserwacje. Ja zawsze byłam takim typem rozkminki. W końcu tytuł autorskiego programu zobowiązuje. Ale teraz rozmyślam jeszcze więcej i te myśli przychodzą właściwie bezwiednie mi do głowy. Nauczyłam się też odpuszczać wtedy, kiedy nie warto się z kimś szarpać. No i znowu nie mogę spać, bo teraz już nie chodzi tylko o katar i o to, że nie jestem zmęczona, ale także o to, że kiedy już wieczorem leżę w łóżku, to do głowy przychodzi mi mnóstwo pomysłów, mnóstwo nowych rozwiązań, no i znaków zapytania. Gdzie teraz będę mieszkać? W Polsce czy w Finlandii? Gdzie urodzę dziecko? Odpowiedzi na pewno wkrótce się pojawią i wszystko będzie jasne, ale na razie muszę to w kółko przetwarzać w głowie, sprawdzać, czy nie pojawił się jakiś nowy pomysł. Ale muszę pamiętać, żeby za bardzo się nie stresować i po prostu o siebie dbać.